Cześć, witam cię serdecznie. Mam gdzieś po 7 rano, jestem na rowerku, w zasadzie już wracam. I to, co wydaje mi się jedną z kluczowych spraw, o której chciałam ci dzisiaj przypomnieć, to to, że jeżeli nie wiesz, po co wstajesz i nie wiesz, po co chodzisz spać, to jaki ma sens twoje działanie, gdzie dążysz, co chcesz zrobić, czy wtedy to, co robisz, jest na 100%. Nieraz się złapałam, że w zasadzie ja nie mam tego czegoś, co by mnie aż tak mocno kręciło, i muszę ci powiedzieć, że nie jest to dobrą rzeczą. Wałkuję się tyle razy, wyznacz sobie cel, bo on cię motywuje, bo wiesz, dlaczego coś robisz. I to jest prawdą. Niektórzy już mają dość słuchania o własnym celu, ale zastanów się i odpowiedz sobie tak szczerze, czy ty właściwie masz swój cel, wiesz, gdzie dążysz, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz, czy ten cel czujesz całym sobą. Jak wstajesz, to wstajesz z radością, jak chodzisz spać, to wiesz, że jutro jest zajebisty dzień i znowu się wydarzą te fantastyczne rzeczy, które zrobisz, bo wiesz, co robisz, wiesz, dokąd idziesz, wiesz, z kim chcesz to robić, i to wszystko powoduje, że nakręcasz się non-stop sam w sobie. A w oczach innych wtedy jesteś kim? Albo jesteś człowiekiem sukcesu, albo jesteś jakiś niespełna rozumu, walniętym, cokolwiek ludzie mówią, nieważne, ja się nie przejmuję tymi opiniami, bo wiem, że robię swoje, wiem, że robię to dobrze, bo robię to ja sama. Jeśli czegoś nie potrafię, no to zlecam oczywiście innym osobom. I jeżeli ty sam wyznaczysz sobie cel, jeżeli będziesz wiedział, dlaczego coś masz robić, będziesz to robił o wiele lepiej. Zobacz, jakie mam nadzieję, widać widoki z tyłu na Śnieżkę. A coś niesamowitego przy takiej pogodzie, a ma być jeszcze cieplej, chociaż dzisiaj jest zimno. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Rozwijaj się, idź do przodu, nie przejmuj się opiniami innych. Znajdź swoje dlaczego. I do góry, trzymaj się, pa!